Witam. Na tym filmie omówimy sobie mój przegląd fundamentalny, moje spojrzenie fundamentalne na tydzień 10 maja do 14 maja, które waluty warto by kupować, które sprzedawać i dlaczego. A więc tak, jeśli chodzi o RBNZ i Nowozelandczyka, no to ostatnio w zeszłym tygodniu chyba pojawi się NEWS, oczywiście znowu zapomniałem daty dopisać, że Nowozelandczyk nie może i nie zechce spełnić tam jakichś oczekiwań ze strony Chin odnośnie handlu z nimi. Coś, jakieś szmery na froncie handlowym, jeśli chodzi o Nowozelandczyk i Chiny. No, zobaczymy, czy to się rozwinie. Jeśli się rozwinie, no to na pewno zaszkodzi to Nowozelandczykowi. No, bo Nowa Zelandia też właśnie wysyła swoje produkty często, gęsto do Chin, jak się nie mylę. Ale mógłbym się jeszcze upewnić. W środę miał być Governor Orr i przemawiać, ale we wtorek czy w poniedziałek było NEWS, że nie będzie przemawiał, bo się rozchorował. I tyle było z tego. Jeśli chodzi o spojrzenie banku w długim terminie, komentarze i tak dalej, no to poczekamy, zobaczymy. Jeśli chodzi o moje, no to bank jest neutralnie nastawiony. Jedyne, co wypchało teraz Nowozelandczyka do góry, to sentyment. Ale jest to tak naprawdę słabe, więc też można by napisać neutralnie. Bo nie ma szczególnie jakichś, nie wiem, powodów do tego, żeby kupować tego Nowozelandczyka. Nie ma ani powodu za sprzedażą, ani za kupnem, a sam sentyment, że mamy szczepionki, że nikt się niczym tam za dużo nie przejmuje, nie ma strachu, jak wybuch COVID, no to nie, naprawdę nie ma teraz jakoś szału. Tutaj nic się też nie zmieniło odnośnie Australijczyka. Ostatnie komentarze były właśnie na temat QE, że dodadzą, jeśli będzie potrzeba. Będą patrzeć na rynek pracy. Luźna polityka, no i tak samo, tutaj macie napisane, kiedy był ten NEWS ostatni. Do 2024 roku moje zamiar utrzymywać luźną politykę, chyba że mi się coś poprawi w danych i spojrzenie na ekonomię i tak dalej. Mieliśmy obserwować w zeszłym tygodniu RBA Statement, oświadczenie i przemówienie TBL i Monetary Policy Statement w piątek. I szczerze powiedziawszy, niczego nowego się nie dowiedzieliśmy z tego. Wszystko po staremu, jeśli chodzi o RBA i Australijczyka. Nadal są neutralnie nastawieni, nie mają zamiaru obniżyć stuprocentowych. Nie mają zamiaru też podnosić stuprocentowych, ani nie wprowadzają żadnych zmian w swojej polityce monetarnej, więc nie widzę powodu tutaj, żeby kupować tego Australijczyka. Oj. Neutralnie, no bo sam risk on, risk off, no to jest troszkę za mało, żeby go kupować i mieć takie ruchy jednokierunkowe, typu dzień w dół, dzień w dół, dzień w dół, dzień w dół, czy tam dzień do góry, dzień do góry, dzień do góry, dzień do góry, to jest za mało. Jeśli chodzi o Europejski Bank Centralny, tutaj też się w sumie nic nie zmieniło. Z ręką na pulsie będą dopasowywać PEP. Będą ostatnie tutaj jakieś wiadomości były. Ktoś się odezwał w zeszłym chyba tygodniu. Albo i dalej, jak widzę. Że może już powinni zacząć skracać Pandemic Emergency Purchase Program. Czyli takie wsparcie dla gospodarki. Takie głosy się pojawiły w ECB. A ostatnio pokazały się takie od pana Kazaks, chyba ma nazwisko, że spowolnienie skupu aktywów, tym, nie wiem, obligacji, bondów, to są obligacje skarbowe, jest możliwe w 7 czerwca, czy to jest data, June, nie, June. Tak, 7 czerwca, tylko ja tutaj tak głupio napisałem. A data się pojawiło chyba
piątek, on to mówił. W każdym bądź razie jest to możliwe. Possible in June, no właśnie, tak to miało być. Teraz lepiej wygląda. Jest możliwe w czerwcu, że będą zmniejszać skup aktywów. Gdyby tak się pojawiło, takie coś, że Europejski Bank Centralny przestaje, czy raczej skraca, jak Bank Kanady, skup aktywów, zaczyna dawać sygnały, że będzie normalizował politykę monetarną, może nawet podnosił lub wstrzymywał wsparcie dla gospodarki lub podnosił stopy procentowe, no to euro by na pewno podskoczyło do góry. No ale taka informacja padła w piątek chyba. Zobaczymy. Poczekamy. Na razie neutralnie, jeśli chodzi o Europejski Bank Centralny. No i według mnie też neutralnie, jeśli chodzi o Europejski Bank Centralny i euro. Nie widzę powodu do kupna, ani też za bardzo do sprzedaży euro. Jeśli chodzi o Fed, nie mają zamiaru podwyżać stóp procentowych. W środę był niezły twist, bo przemawiała pani Janet Yellen, sekretarz stanu. I powiedziała ona we wywiadzie coś takiego, że powinni podnieść stopy procentowe, żeby gospodarka się nie przegrzała w Ameryce. Oczywiście dolar zaczął od razu je do góry, nie? Zyskiwać w sile. No, ale w następnym wywiadzie, czy kilka zdań później, znowu powiedziała, że oczywiście ona by czegoś takiego na chwilę obecną nie polecała, ani też nie robiła, czy coś takiego, żeby stonować to, co powiedziała do przodu. No i tak wyszło, jak wyszło, tak. Najpierw była euforia na dolara, później ta euforia została zgaszona i tak nie bardzo było wiadomo w końcu, no to tak czy nie, bo raz mówi, że będziesz chciała, czy raczej powinniś podnieść stopy procentowe w Ameryce, bo jest dobra dane i tak dalej, ale żeby gospodarka się nie przegrzała, to powinni tak zrobić, a za chwilę mówi, że jednak nie powinni podnosić według niej tych stóp procentowych obecnie, ani też nie polecałaby czegoś takiego zrobić. No, taki misz-masz, no w środę było ciekawie. Tutaj macie ostatnie dane, no brak podwyżek, dopóki inflacja nie będzie na 2%, rynek pracy oczywiście Fed jeszcze patrzy. No i ostatnie, co Fed powiedział, Powell, to że teraz nie jest czas do omawiania TAP, skazania kupna aktywów obligacji. No, jako ludzie to usłyszeli, nie wiem kiedy to było, bo nie dopisałem daty niestety. A, to było w poniedziałek, zdaje się, tutaj widzę. Digital Sales. To było w poniedziałek, zdaje się. To dolar oczywiście osłabł. No bo jeśli oni nie mają zamiaru, pomimo świetnych danych, jeszcze podnosić 100% i myślą, że to jest przejściowe, no to spoko, to dlaczego my mamy kupować dolara amerykańskiego, skoro wy jeszcze tam nie chcecie podnosić oprocentowania kont w dolarze amerykańskim i tak dalej, no to po co, nie? Nie ma powodów. A jeśli chodzi o bank centralny, no to mamy neutralne nastawienie według mnie. Jeśli chodzi o to, czy są jakieś powody według mnie, dla których mielibyśmy kupować dolara amerykańskiego obecnie, no to nie ma ich. W piątek będzie, jak się nie mylę, sprzedaż detaliczna miesiąc na miesiąca. W kalendarzu makroekonomicznym sobie sprawdźcie i chyba w czwartek będzie też z wyłączeniem samochodów, no to teoretycznie intraday na pewno by to coś mogło zmienić. Czy jeden raport zmieni coś swing tradingowo w polityce Fedu? No to nie. To nie tak nie działa. To Fed musi mieć kilka raportów, kilka miesięcy, żeby zobaczyć, że jest poprawa, czy też jest gorzej, i wtedy dopiero oni coś zaczną myśleć i jakieś prowadzić działania. Zawsze z opóźnieniem to wszystko działa. Także obecnie dolar amerykański według mnie neutralnie. Jeśli chodzi o Bank Anglii, na co zwrócić uwagę, no to szczepienia, przebieg szczepień, nowe komentarze z Banku Anglii.
No i tak, tutaj jest jeszcze czy głosowanie odnośnie niepodległości wyjścia z Wielkiej Brytanii, Szkocji może zaszkodzić GPP. No to jest polityka, ja się na tym nie znam. Podobno nawet gdyby coś takiego się wydarzyło i Szkocja chciałaby wyjść z Wielkiej Brytanii, no to jest to tam długa i wyboista droga i referendum i tak jak Brexit pewnie będzie to trwało pierdyliard lat. Zanim oni się do czegoś dogadają i coś wymyślą. No i taki news się pojawił 03.05, czyli to było poniedziałek. No jest to wątek, na który powinniśmy zwrócić uwagę, jeśli coś tam się pojawi na temat Wielkiej Brytanii i Szkocji, czy Szkocja chce wyjść z Wielkiej Brytanii, no to powinniśmy mieć to na uwadze, bo może to zaszkodzić funtowi. Neutralne. Jeśli chodzi o bank centralny, no to poczekamy, zobaczymy. Nadal nie mają zamiaru nic robić. Ostatni chyba czwartek dowiedzieliśmy się w sumie od Banku Anglii, że są troszeczkę bardziej chyba optymistycznie nastawieni, ale nie wprowadzają żadnych zmian w swojej polityce monetarnej. Nie mają zamiaru nic jeszcze robić, żadnego skracania skupu aktywów czy coś w ten styl. Żadnych kroków jeszcze nie podejmują, żeby podnosić stopy procentowe, a już na pewno nie obniżać. Jeszcze to nie jest ten czas. Może to będzie lato tego roku, coś będziemy wiedzieć więcej, bo teraz chyba tam było kilka takich smaczków w tym całym monetary statement, który mówi się po polsku. Oświadczeniu z polityki monetarnej, że są troszkę bardziej optymistycznie nastawieni, ale jeszcze nie podejmują żadnych kroków, więc na razie jest to takie słabe kupno, no bo z jednej strony niby fajnie, że fajnie, myślimy, że oni będą tą drugą stroną po jak to się nazywa, po Banku Kanady, która będzie podnosić stopy procentowe w swojej gospodarce, kraju i tak dalej, ale na razie jeszcze tego nie widzimy. No, poczekamy. Zobaczymy. Tak jak tutaj czytacie, będą utrzymywać luźną politykę monetarną, brakuje stóp, nie mają sygnałów, przygotowują banki, to tam już było dawno, dawno temu. No i czekamy na to, co zrobi Bank Anglii w... No właśnie, tutaj jest napisane w środę. W czwartek i chyba ja w środę i czwartek będzie przemawiał gubernator Bailey i zobaczymy, co on powie, czy dostaniemy jakieś nowe komentarze na temat polityki Banku Anglii. Gdyby powiedział coś w stylu lub dał jakieś wskazówki, że będą jednak skracać skup aktywów, czy podnosić stopy procentowe latem. No, to fundy pojechał do góry. Jeśli jednak nabierze wody w usta i nie będzie zmieniał swojego, jakby to powiedzieć, swojego zdania i będzie mówił nadal, że to jeszcze nie jest czas na to, żeby podnosić stopy procentowe, jeszcze poczekamy, jeszcze zobaczymy, no to fund po prostu się obejdzie smakiem, nic się pewnie nie wydarzy. A na pewno nie powie, że będą obniżać stopy procentowe, to możecie zapomnieć według mnie. Jeśli chodzi o CHF i Szwajcarski Narodowy Bank, no to tutaj nie ma kompletnie nic. To samo jeśli chodzi o Bank Japonii, tam się kompletnie nic nie zmieniło. Jeśli chodzi o Bank Kanady, ceny ropy, pandemia, przebieg szczepień i tak dalej. Z tego co ostatnio słyszałem, to w Kanadzie nadal jest trochę miejsc, czy raczej stanów, czy jak oni tam mają, czy prowincji, które są na razie pod lockdownem, co nie jest dobre, ale ostatnie komentarze banku, pamiętamy chyba z 2-3 tygodnie temu, były pozytywne. Zmniejszyli skup aktywów, obligacje oraz lepsze prognozy w 2022 drugi kwartał, niż chcą podnosić stopy procentowe. W czwartek będziemy obserwować, co powie McLean. Jeśli powie coś znowu dobrego i utrzyma taką retorykę, że będą podnosić to stopy procentowe w Banku Kanady, no to fajnie. Jeśli jednak zwróci uwagę na to, że
Ostatni raport z rynku pracy był słaby i zaczynałem się zastanawiać, czy aby na pewno będą podnosić stopy procentowe. To by był problem dla Kanadyjczyka wtedy. Ale wątpię, żeby zwrócił uwagę na to, że jeden raport i od razu oni zmieniają swoje spojrzenie na to. Jeśli chodzi o chmury, o WTI, OPEC się to stosuje na bieżąco. Z tego, co tam czytaliśmy, nie wiem, tydzień czy dwa temu, no to posiedzenie OPEC zwiększa produkcję ropy, bo zapotrzebowanie według ich jest większe. No to ropa oczywiście pojechała do góry, przynajmniej ja, trochę, bo pomimo szalejącej pandemii w Brazylii i Indiach, to ktoś tam nawet stwierdził, jakiś minister z OPEC chyba, czy z czegoś tam, że dobra, wracając do tej ropy. Na bieżąco OPEC się dostosowuje, no i ktoś tam, jakiś minister stwierdził jakiś czas temu, nawet podałem na Twitterze, że to się zobaczy, na Twitterze chodzi mi o to, że to się zobaczy, czy ropa będzie po minimum 65 dolarów za baryłkę. Tak on stwierdził, że powinno być minimum 65 dolarów za baryłkę. No zobaczymy. No jeśli OPEC stwierdzi, że jest zapotrzebowanie na ropę większe i gospodarki się budzą i tak dalej, no to chyba powinniśmy kupować tę ropę. No zobaczymy. Zobaczymy, czy będziemy kupować tę ropę. Jak na razie ten wykres tam jakoś wygląda chyba poszarpanie ostatnio, chyba w piątek czy czwartek. Ropa trochę zjechała, nawet nie wiem dlaczego. Byłem zbyt zajęty moim kontem intraday, jeśli chodzi o FTMO. Ale to już tam inna historia. Jeszcze chciałem wam pokazać, zanim skoczymy do złota, chciałem uprzedzić, że pokażę jeszcze to moje konto w Reales. Real Swing Trading, czy tam inwestycyjne. I tam te 500 zł, które rzuciłem, tylko dwie pozycje udało mi się otworzyć, no w sumie już teraz trzy. No ale wracając jeszcze do złota, no to nie mam tutaj kierunku na złocie, jeśli chodzi o to, czy kupować, czy sprzedawać. Nie widzę ani jednego, ani drugiego. Czysto, żeby miał jakiś powód, dla którego chciałbym kupować, czy też sprzedawać złoto. Dobra, to jest to konto, które sobie założyłem u jednego z brokerów. Jest minus 6 tam ileś złotych. 5,65, bo weszłem na ropę. Chciałem kupować ropę, ale jak zobaczyłem, ile marginu mi zżera ropa, no to stwierdziłem, że jednak sobie tej ropy odpuszczę. Nie wiem, że pokazuję, gdzie to ja próbowałem wchodzić na ropę. O, tam. No ta ropa, tak jak mówię, taka trochę poszarpana się na razie jest. Czy mamy taki dobry powód na to kupno z tej ropy za też minimum 65 podobno według tego pana, no to ja wątpię. No ale zobaczymy. A jeśli chodzi o moje pozycje otwarte na tym teraz koncie swing tradingowy inwestycyjny, no to jest USD CAD oczywiście na sprzedaż, który w piątek troszkę znowu kilka pipsów zabrał na plus 149 pipsów i euro CAD-a wybrałem z dnia 29.04.29. Gdzie to jest? 04.29. Tutaj się w to pakowałem tamtego dnia na sprzedaż i myślę nadal, że EuroCAD powinien spadać. W piątek był chyba nieprzyjemna niespodzianka z tym rynkiem pracy z Kanady, który okazał się być słaby, no ale zobaczymy. Według mnie powinno spadać dalej. Kanadyjczyk powinien być dalej silny. Teraz przechodząc na to konto demo, które prowadzę. No i tutaj jak widzimy, jest już znacznie więcej pipsów tu i ówdzie. Obecnie equity jest 2550. USD CAD po Banku Kanady. Tam chyba weszło następnego dnia ze sprzedażą, no i obecnie mam z pierwszej pozycji 360 pipsów, z następnej mam 192 pipsy i myślę, że będzie spadać dalej. Jeśli chodzi o CAD CHF,
To kupno miałem po Banku Kanady, chyba wyjście z chmury, jak jakoś tak zobaczyłem sygnał, kupiłem, no i w piątek była nieprzyjemna niespodzianka, ale myślę, że na dłuższą metę kart CHF powinien iść do góry. I tutaj mam jedną pozycję 50, a drugą 58, 90 na plusie, a drugą minus 58. Eurocat, też tak jak mówiłem, tam na tamtym koncie Real, szkoda, że na koncie Real nie weszłem sobie tak po tym ECB czy po Banku Kanady i nie chwyciłem sobie tych, nie wiem, 239 pipsów. Szkoda. WTI, no tak jak mówię, tak jakoś nie bardzo czuję, żeby to było to kupno. Tak na 100% euro JPY weszłem, kupiłem. Stwierdziłem, że lepsze euro niż JPY, kompletnie bez sensu. No jak widać, mam 8 pipsów. I kat JPY jeszcze miałem zakupione. Obecnie mało się tutaj w to konto bawię. Tutaj bawię, no sprawdzę te moje analizy, no bo staram się walczyć z moim kontem intraday we wtemu, wyciągnąć to na prostą, co idzie jak krew z nosa. No i GPP CAD, trochę powiem szczerze, się spóźniłem, bo tutaj był Bank Kanady i można było od razu brać i tam przytrzymywać tą pozycję na tym, że Bank Kanady jest bardziej jastrzębi od banku Anglii, to byłoby tam, nie wiem, 2 tygodnie byśmy przetrzymywali, no to 460 pipsów by było od razu, nie? No ale trochę się zgapiłem, no ale to tylko konto demo, więc wylane. Bank Anglii zawiódł oczekiwania inwestorów, myśleli, że może Bank Anglii będzie chciał już coś tam podnosić, stopy procentowe, jakieś sygnały dawać na to, a Bank Anglii kompletnie wylany, więc weszłem na sprzedaż GPP CAD. Zobaczymy, jak to się tam posunie dalej. No, jak na razie od początku roku mamy tam 7%, jak się nie mylę. No, sprawdzę. No i tak wyglądają statystyki od początku roku. Jeśli chodzi o konto demo, dobra, no to będzie wszystko, jeśli chodzi o ten swing trading. Jeśli chcecie zobaczyć więcej moich filmów, to subskrybujcie mój kanał. Jeśli podobał Wam się filmik, dajcie łapkę do góry. No i jeśli macie pytania, sugestie lub coś do napisania, to sekcja komentarzy do tego służy. Dzięki za oglądanie, do następnego filmu, nara.